Hej, witam Cię serdecznie na moim kanale. Dzisiaj jestem w cudownym nastroju. Nie wiem, czy już wiesz, czy dotarła do Ciebie wiadomość, że dla kogoś może to być mało. Dla mnie to jest jakiś tam początek sukcesu. Dzisiaj o godzinie 16:19 mój kanał zdobył 1000 subów. 1000 subów. Dziękuję wszystkim z całego serca. My channel today 1000 subscribes. Today about time. Thank you very much. Co chciałbym powiedzieć? Chciałbym powiedzieć to, że dzisiaj świętuję 1000 subskrypcji mojego kanału. To jest jedno, ale nie do końca tylko to. Dzisiaj jest 20 marzec. Moja mama ma dzisiaj urodziny. Tak, akurat nie ma możliwości być teraz razem z nią w domu. Tak, proszę Was o to, żebyście ze mną, jeżeli macie jakieś tam, jak nie macie szampana, to otwórzcie piwo i zaświętujemy razem. Oczywiście nie będę siedział tutaj za przeproszeniem o suchym pysku, bo na dzień dzisiejszy też coś przygotowałem, a jest a więc co robimy? Otwieramy i balujemy dziś w domu. Miłość, miłość Zakopanem, papara. Polewamy się szampanem, papara. Rycerzem jestem ja, a ty królową nocy. A więc dzisiaj polewamy się szampanem, kochani moi. Świętujemy 1000 subów, kanał Zaleś 1990. I wszyscy razem otwieramy na 3-4. Bierzcie jakieś piwo, chociażby jak nie macie szampana. Może być i wódka, obojętnie co. Uwaga, nie będę może tutaj strzelał, ale bo trochę się boję, żeby czegoś nie uszkodzić, ale otworzę na pewno. Uwaga, będzie strzał czy nie? Na zdrowie. 1000 subów. Aż mi się ręka trzęsie. Nie mogę nalać tego szampana. To powinno wystarczyć. Także świętujmy razem 1000 subskrypcji Zaleś 1990. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i będę na pewno więcej teraz wkładał i poświęcał czasu i pracy na budowanie mojego kanału i zwiększanie popularności. Dziękuję Wam wszystkim serdecznie. Thank you very much for all subscribes. Dziękuję wszystkim bardzo za subskrypcję, za to, że odwiedzacie mój kanał, za to, że jesteście ze mną, za tych, co mnie lubią i co nie lubią. Wszystkich i tak wszystkich zapraszam. Także na zdrowie. Całkiem dobry. Pusta. Także do usłyszenia, do zobaczenia i na pewno coś w najbliższym czasie nagram. Zresztą wiecie, że ja się nie obijam, tylko pracuję. Także do usłyszenia. Na razie.